Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Minister Edukacji Anna Zalewska spotka się dziś z Karoliną i Tomaszem Elbanowskimi ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. To inicjatorzy akcji mającej na celu obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Pod inicjatywami znoszącymi szkolny obowiązek sześciolatków łącznie zebrano 1,5 miliona podpisów. Przez lata koalicja PO-PSL na te postulaty była głucha. Cofnięcie tej ustawy będzie teraz priorytetem, zapewnia premier Beata Szydło. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. Teraz to rodzice mają decydować, kiedy wyślą swoje dziecko do szkoły. Decyzja już zapadła, jest kwestia organizacji. Dzisiejsze spotkanie ministra edukacji z Karoliną i Tomaszem Elbanowskimi będzie przełomowe. Po latach starań w końcu to nie urzędnik, a rodzice będą podejmować kluczową decyzję dotyczącą ich dziecka. Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na drogach, informuje Najwyższa Izba Kontroli. Polscy młodzi kierowcy są w czołówce sprawców wypadków w państwach Unii Europejskiej. W najnowszym raporcie dotyczącym nadawania uprawnień kierowcom Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców przeprowadzone w Polsce w ostatnich kilkunastu latach nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Największym beneficjentem obecnego systemu są ośrodki egzaminacyjne. Obecny system egzaminowania korzystnie wpływa na sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych. 88% przychodów z kontrolowanych ośrodków pochodziło z opłat egzaminacyjnych, przy czym niemal 70% tych przychodów to opłaty za egzaminy poprawkowe. NIK wskazuje także na niską jakość przygotowywania kursantów do egzaminów i bezpiecznej jazdy na drogach. Jakość przygotowania kursantów do egzaminów jest niska. Ponad połowa egzaminów praktycznych przerywana jest z powodu złamania przepisów w sprawach podstawowych. Zdarza się bowiem, że kandydaci na kierowców nie ustępują pierwszeństwa lub nie stosują się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. W Polsce prawo jazdy kategorii B uprawniającej do jazdy samochodami osobowymi posiada ponad 19 milionów osób. Liczba uprawnień wydanych po raz pierwszy spada z roku na rok w znacznej mierze z powodu niżu demograficznego. W 2012 roku wydano ich 590 tysięcy, w 2013 460 tysięcy, a w 2014 zaledwie 344 tysiące. A teraz o tym, jak nie powinno wyglądać dziennikarstwo, czy kulisy rozmowy Karoliny Lewickiej z TVP Info z ministrem kultury profesorem Piotrem Glińskim. Niedzielny wieczór w TVP Info i standardowo program Minęła 20, a w nim Karolina Lewicka gościła ministra kultury Piotra Glińskiego. Tematem dyskusji była pornograficzna pseudosztuka wystawiona w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Piotr Gliński stanowczo protestował finansowaniu ze środków publicznych aktorów porno z Czech, nawołując do odwołania spektaklu. Gdy gość programu próbował wyjaśnić swoje racje, dziennikarka skutecznie uniemożliwiała mu udzielenie odpowiedzi. To wszystko wzbudziło olbrzymie protesty społeczne. Bardzo wiele organizacji społecznych. Ale marszałek województwa dolnośląskiego twierdzi, że pan nie odpowiada na pytanie. Pani redaktor, jeżeli pani chce sobie ze sobą porozmawiać, to proszę taki program zorganizować. Ja pytałam natomiast o tutaj pani nie będzie mi przerywała, bo ja nie mogę przedstawić swojego stanowiska. Ostra wymiana zdań trwała przez cały program. Karolina Lewicka nawoływała do Piotra Glińskiego, by ten zorganizował konferencję prasową, jeżeli chce przedstawić swój punkt widzenia sprawy. Myślę, że czas konferencji prasowej to jest doskonały moment, żeby wyartykułować swoje stanowisko. Do tej pory bywało tak, i to było dobrą tradycją, że polityk, który pojawiał się w programie publicystycznym, odpowiadał na pytania, które zadawał dziennikarz. Mam nadzieję, że ta tradycja zostaje utrzymana. Jeżeli jest to jest program publicystyczny, nie, to jest program propagandowy, tak jak wasza stacja uprawia propagandę i manipulację od kilku lat. Słowa o manipulacji i propagandzie były kluczowe, bo niebawem po zakończeniu programu Karolina Lewicka została zawieszona przez prezesa stacji Janusza Daszyńskiego. Jak podaje portal press.pl, powodem miał być sposób prowadzenia programu, który, i tu cytat, odbiegał zdecydowanie od standardów, które obowiązują w telewizji publicznej.
Postawa dziennikarki niczym nie odbiegała od rozmowy Piotra Gębarowskiego z Marianem Krzaklewskim tuż przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku. Proszę największy eksport w historii Rzeczypospolitej obowiązujące w tym programie. Jeszcze raz się zwracam z uprzejmą prośbą. No proszę pana, zauważam, że pan nie szanuje przede wszystkim reguł, jakie obowiązują gospodarza programu. Przerywa pan, od razu pan wszedł naprawdę bardzo brutalnie. Panie przewodniczący, kiedy odpowiada pan przygotował się pan na program, tak żeby sprawić wrażenie dwóch osób nie dyskutujących, dających prawo wypowiedzi. Życzy pan sobie teraz rozmawianie na temat formy? Nie mamy na to czasu. Proszę pana, ale to jest kapitalna sprawa. To jest kilka miliardów złotych, o takich kapitalnych które sprawach idą na emerytury i renty dla ludzi. W swoich reklamówkach wyborczych tutaj obowiązują nieco inne zasady. Ale trzeba ludziom wyjaśnić, dlaczego są... Przywołać pana do porządku, pana, panie dlatego ludziom trzeba wyjaśnić, dlaczego emerytury i renty dobrze, są na takim nie mamy poziomie. Na to czasu. Ja chciałbym zadać panu inne pytanie. Pamięta pan o umowie ZUS-PZP z 1948 roku, ale panie redaktorze, tutaj ja zadaję pytanie, to jest problem, który trzeba ludziom przypomnieć. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadało zmiany w mediach publicznych. Mają być one nie jak do tej pory spółkami prawa handlowego, a narodowymi instytucjami kultury. Dobiegła końca operacja antyterrorystyczna w Belgii. Wojsko i policja przez prawie 4 godziny prowadziły liczne akcje i przeszukania w Brukseli, a także poza nią. Zatrzymano 16 osób i przeszukano 19 mieszkań. Doszło też do wymiany ognia. Nie znaleziono jednak głównego poszukiwanego Salaha Abdeslama. Po krwawych atakach w Paryżu prowadzący dochodzenie ustalili, że wszystkie ślady zamachowców prowadzą do Belgii. Po tych doniesieniach Bruksela wstrzymała na chwilę oddech. Władze postanowiły wprowadzić czwarty najwyższy poziom pogotowia, który oznacza poważne i bezpośrednie zagrożenie. Zamarłem, żyję w Brukseli od 20 lat i nigdy nie widziałem czegoś takiego. Idąc przez ulicę zatrzymano mnie i powiedziano, że byłoby najlepiej, aby nie wychodzić z domu. To wprowadza panikę. Jak długo te środki ostrożności będą utrzymane? To jest pytanie. Wprowadzamy je na tydzień, potem na 2 tygodnie, następnie stworzy się tyle problemów, takich jak metro, że naprawdę zaczynam zastanawiać się, jak długo to potrwa. Natychmiast postawiono na nogi wszystkie służby porządkowe, policję, a nawet wojsko. Belgijskie władze nie chciały dopuścić do kolejnego zamachu. Federalna prokuratura specjalizuje się w sprawach terrorystycznych. Przeszukaliśmy łącznie 19 mieszkań w regionie Brukseli. W sumie zostało aresztowanych 16 osób. Mimo skutecznej akcji policji nie udało się znaleźć broni i materiałów wybuchowych. Poza tym wśród zatrzymanych nie ma głównego poszukiwanego, Salaha Abdeslama, zamieszkałego w Brukseli, jednego z domniemanych organizatorów zamachów w Paryżu. Wiadomo, że po atakach zbiegł do Belgii. Śledztwo będzie kontynuowane. No firearms or explosives were found. Do tej pory nie znaleziono żadnej broni palnej lub materiałów wybuchowych. Wśród zatrzymanych nie ma Salaha Abdeslama. Z kolei podczas przeszukań w dzielnicy uważanej za bastion dżihadystów policja dwukrotnie ostrzelała samochód, w którym przebywał podejrzany mężczyzna. Staranował on policyjny radiowóz i próbował uciec, jednak został zatrzymany. W rezultacie strzelaniny i ucieczki mężczyzna został ranny. Wybory prezydenckie w Argentynie wygrał kandydat centroprawicowej opozycji Mauricio Macri, wskazują sondaże Exit Poll opublikowane przez dwie stacje telewizyjne. Zwycięstwo Matriego zakończy trwające 12 lat rządy Kirchnerów. W Argentynie wielkie zmiany. 12-letnie rządy, najpierw Nestora Kirchnera, a następnie jego żony Cristina Fernández de Kirchner, dobiegły końca. Obecna prezydent nie mogła po raz kolejny ubiegać się o fotel prezydenta, gdyż sprawuje już ten urząd trzecią kadencję. Upływa ona 10 grudnia. We wczorajszej drugiej turze wyborów prezydenckich 56-letni Mauricio Macri, biznesmen i burmistrz stolicy konserwatysta, zdobył 52,11% głosów. Dziękuję za to, że uwierzyliście, że razem możemy zbudować Argentynę, o jakiej marzymy. Jego rywal, 58-letni Daniel Scioli, gubernator prowincji Buenos Aires, były wiceprezydent Argentyny i kandydat rządzącej lewicowej koalicji, uzyskał 47,89% głosów. Ludzie wybrali nowego prezydenta, inżyniera Mauricio Matriego. Zwycięstwa pogratulowałem mu telefonicznie. Życzę mu sukcesów dla dobra naszego kraju.
Macri, określany jako nadzieja opozycji na zakończenie długotrwałych rządów peronistów w Argentynie, jest konserwatystą stojącym na czele koalicji Zmiana. Rozpoczął kampanię prezydencką obietnicą położenia kresu rządowej kontroli nad kapitałem. Kończył ją hasłami zero ubóstwa i żadnych cięć w wydatkach socjalnych. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się o godzinie 10. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą przeważają dziś niże. Jedynie zachodnia część kontynentu oraz północne Bałkany są pod wpływem wyżu z nad Atlantyku. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Nad obszar kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Pochmurno i deszczowo zapowiada się dziś na południu kontynentu. W środkowej części Europy popruszy śnieg, a na północnym wschodzie deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Moskwie tylko około 1 stopnia. Dużo cieplej na południu kontynentu, do 20 stopni w Atenach. I przechodzimy do kolejnej mapy. Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem pochmurnej aury. Na Podkarpaciu, ziemi lubuskiej, a także na Pomorzu sypnie śniegiem. Po południu bez większych zmian. Nadal pochmurno, a na Pomorzu Gdańskim mogą wystąpić opady śniegu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwyższe wartości na termometrach odnotujemy w centrum oraz na południu, około 4 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 1 do 3 stopni. Ciśnienie pójdzie w górę. Barometry wskażą 1018 hektopaskali. A na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów. Do zobaczenia.